I to czy muszki z tej strony Dragon w pierwszym odcinku z Hardzone 4 na modyfikacji Thousand Week Rise jako ciekawe dlaczego mam przybliżone to, ale okej. Chcesz sobie przybliżę, żeby zobaczyć SS Obernstadt Banat, w skrócie Banat. Więc tak. Część z was napisała, żebym tym zagrał i w sumie oprócz tego, że w sumie ile tam, chyba w trzech modach jest, są jakieś szalone drzewka, do tego to uznałem, że no w sumie można zagrać. Kiedyś widziałem też, ale to takie dawno temu, więc to jest stare drzewko, jeżeli chodzi o Thousand Week Rise'a. Więc gramy to, w sumie trudno co powiedzieć. Historia jest taka, że po prostu jesteśmy bandytami i tyle. Więc może zaczniemy to robić. O Jezu, Surrender Limit? No w sumie mamy dwa miasta, więc w sumie Surrender Limit taki może być. Więc w skrócie nasz gameplay będzie polegać na tym, że będziemy próbować cokolwiek zrobić. Ogólnie to chciałem zrobić serię z Liechtensteinu na Road to 56, ponieważ wyszedł, ale mi tak wszystko nie szło. Jak już mi się wszystko udało, to okazało się, że Austria dołączyła do Włochów i później zaatakowali Rumunię i skończyło się na tym, że nic nie mogą zrobić, dlatego że wszędzie była gwarancja między sobą i to się źle skończyło. Ale teraz jak już możemy coś porobić, to zawsze jest coś ciekawego. Oprócz tego, że w sumie wszystkich mamy, więc aż tak źle tutaj nie jest. No, jest aż tak źle do produkcji, sami weźmiemy gościa. I mamy tutaj jakąś krótkie mechaniki z tym, żeby kogoś atakować. No, wydaje mi się, że nikt nie będzie kochał nas za to, że będziemy atakować ich. Jedyne co teraz patrzę, mam w tej modzie są stare te wersje tego, nie powiem. Italian Mafia offers tribute. Aha, czyli teraz mamy kontakty z mafią włoską. Interesujące. No, nie powiem, to na pewno nie jest najbardziej poważny mod na świecie. Oraz właśnie zrobiliśmy to, ale się nam nie udało. No nie mamy wojska, które było idealne. German Gangs Protest. Okej. Okay. Czyli Banat aktualnie zamienił się w państwo gangów. Z tego co czytam. Ale też nie mamy zbytnio wojska, żebyśmy cokolwiek zrobili. Plus jeszcze nie mamy w ogóle sprzętu. Okej. Okay. Nie powiem trochę słabo. No, nie jest najlepiej. Okej, okay. No teraz mamy wojnę gangów w środku miasta. To nie jest najlepsze, kiedy walczą. O nie, jeszcze zbombardowali fabrykę. What? Nie miałem tego. Chyba, że sobie wyłączyłem super eventy. No. Wojnę domową mają. Fajna wersja też tej piosenki. Ale nie chcę dostać copyrightu, claimu. Naprawdę nie mam nigdzie wyłączone. Już wszędzie szukałem. No to niestety. Chaos to launch an invasion on Serbian borderlands. Reign of Terror. Okej, okay, to wyłączmy. What the fuck?
What a fight. Okej, Włosi wygrali. W sumie można było się spodziewać. Okej, coś tutaj możemy porobić. Tak, realnie. Coś tutaj mamy. Tutaj nam się chyba włączyło tamto. Nie możemy już wysłać. Jesteśmy w trakcie wojny. Z kim? A, z Norwegią. No tak, bo Norwegia ma swoją rewolucję. W sumie my akurat nie możemy stąd się ruszać, więc no nic nie zrobimy. Póki co ja próbuję robić same badania do broni. To może coś tam nam pomoże, ale nie sądzę, żeby aż tak bardzo nam pomogło. O kurde, Norwegia to pada od razu. No, Amerykanie tutaj przybyli, ale no nic nie mogli pomóc. Aha, czyli masowo wybijamy swoją ludność. I co to jest? SS Paradise. Naprawdę to teraz jedyni ludzie, którzy będą do nas przyjeżdżać, to są SS-mani. Okej. Confirm. Czekajcie, bo musimy to oddać Niemcom. Okej, okay. A nie, nie włączył tego. Okej, okay. Już Niemcy wzięli. A, już Norwegia wróciła. Nie powiem, dosyć szybko ten mod działa. Okej, okay. I... O Jezu, i nawet Francuzi. Francuzom udało się tutaj wonić. Okej, okay. Druga fala i jeszcze mniej ludności mamy. Nie powiem. Trochę nasi przywódcy są porąbani, więc musimy uważać. Okay. Ogólnie tego nie chcę na razie robić, dlatego że przynajmniej już nie narzekają, to jest dobrze. Jeżeli lokalsi nie narzekają, to musimy się martwić. Okej. Okay. Teraz pójdę w rozbudowę armii, bo nie chcę mi się rozpocząć kolejnej wojny granicznej i przegrać jej. Ponieważ już jedną przegraliśmy. No i zobaczymy, jak to będzie. O nie. No naprawdę. Czasami to możecie sobie zmniejszyć ten news event, bo teraz to co chwila klikam. Czasami to możecie sobie odpuścić. Dosłownie, jak tylko zacząłem mówić, to ten news event wyleciał. Dobra, nic nie będę teraz mówić. Okej. Okay. Zadziałało. Oby na dłużej. Dobra, przynajmniej przez pewien czas... Nie ma ich. O, dobra. Kogo to obchodzi? Fajnie. Francja ma przewrót wojskowy. Co tam, że przed chwilą dopiero co zaczęli. O, czekaj. Się coś portret zepsuł. Co tutaj jest? Dajmy tylko marszałka tu, a tutaj dajmy tego gościa. O, już się naprawił. No, czasami gra też potrafi się popsuć. Okej. Rating specialist will be organized in new units. Okej. Okay. Conscription. W głównej mierze chcę to dokończyć, żeby mieć jak najwięcej jakichkolwiek jednostek. No, teraz to trochę ich spawnujemy, nie powiem. Nie chcę ich ćwiczyć z tego względu, że w sumie nie mam zbytnio fabryk, żeby odbudować sobie po ćwiczeniach sprzęt. No, ale na pewno wykorzystamy tą sytuację.
No, obecnie mamy Colombian Peacemaking Mission. Jej. Czy coś tutaj jest jeszcze ciekawego? Oprócz tego, że się facet uśmiecha do nas. Tutaj dostaniemy to. State of Organized Pillage Raids will be held on the Serbian border. W skrócie po prostu na granicy serbskiej będziemy kraść. Co tutaj jest? A group of workers to Deutsche Home. Okej. No ciekawie tylko, że tutaj jest minus. O, to by się przydało zdobyć. O nie! Tylko nie Führer. Führer nie żyje. O nie! Okej, okay, na razie to my spróbujmy zrobić oto, to może w międzyczasie się uda. Ta czaszka. Dlaczego ta czaszka jest taka dziwna? Aha. Narzekamy, że zbyt dużo pieniędzy wydaliśmy na pogrzeb. Typowi Niemcy. Okej, okay. O, Ukraina upadła. Co się stało? Znaczy się bardziej powstała niż upadła. No. Podoba mi się, że facet ma portrety. Jakby, nie wiem, się w ogóle czasy nie zmieniły. Okej, okay, zróbmy ten cel, żeby już być do końca. No, mamy trochę tych jednostek, ale w głównej mierze to przy tych wojnach granicznych, to tam trochę słabo jest. O, ale w sumie oni akurat mają wojnę ze sobą. O Jezu, ale się wszyscy teraz biją. Dosłownie wszyscy się biją między sobą. Jakby nie wiem. Jakby Niemcy upadły. Przecież Niemcy jeszcze nie upadły. I za chwilę takie wojna domowa. Okej. Okay. O, Karl Donitz? To jest ten od marynarki. Admirał. O nie, wojna domowa w Niemczech. Jeszcze chaos u nas jest. Jezu, ile tego jest? Jeszcze muzyka. Aha, czyli w skrócie nic się nie stało, bo mają wojnę domową? Ja nie bym dołączył do tej wojny. Czekajcie, nie może? Nie, a nie mogłem być w trakcie wojny domowej. Nie wiem, przeciwko Rumunii. A, możemy przetestować Serbów. Czekaj, czy Amerykanie właśnie zaatakowali? Jej. Amerykanie zaatakowali, będzie bombardowanie. O, White Peace zrobili. Okej, okay, z kim my walczyliśmy? A, walczyliśmy z tymi i wygraliśmy, ponieważ jesteśmy super, a nie to, że mają fajne domowe. Okay. Nie, mamy. A, nie, w sumie mieliśmy submissive, no to teraz będzie. Okej, okay, tutaj już prawie upadają. No naprawdę tak. Ten mod jest dosyć szybki. Okej, okay, co my musimy wybudować? Armored personnel. Naprawdę gra musi dodawać mnóstwo tego, ponieważ to nie jest tak, że po prostu można sobie odpuścić, tylko musi dodawać. Okej. Okay. Mamy dosyć sporą armię. Mamy wojnę w Polsce. Znaczy się bardziej to teraz walczy przeciwko tym, którzy pomagali im wcześniej. Okej, okay, i jak to się zacznie, to pytanie jest takie, czy będziemy mieć wybór, co możemy zrobić, a nie. Możemy zbyt pasować.
Okej. W takim razie idziemy tutaj. Banat będzie stał. Zostanie. Będziemy tutaj bronić się do ostateczności. A w głównej mierze to będziemy próbowali po prostu cokolwiek zdobyć. Podoba mi się, że będziemy mi, że może zostać Führerem Sławi. Okej. Okay. Dobra, co my możemy w głównej mierze teraz porobić, tak? Szykując się tutaj, coś się dzieje w... no właśnie. W Chorwacji. Gdzie jest ten opancerzony? Możemy jakieś bonusy do tego zrobić w międzyczasie, ponieważ w sumie nie wiemy co innego produkować. Jak to wygląda jeden tygodniowo? No, wystarczająco jest. I o, ale możemy produkować dywizję. Kto by się spodziewał, że jesteśmy w stanie produkować dywizję. Gdybyśmy też mieli fabryki, to by było fajnie. Okej. To jest trochę popsute. Okej. Okej. Dobra, rozumiem, że 5 eventów na temat Szwajcarii jest fajne, ale nie musicie aż tak dużo dawać. Okej, widzę, że się tutaj rozbili. No, nie wiem, co to tutaj padają. Nie powiem. Niemcy, ile to jest? Nawet rok nie minął, niż zaczęliśmy grę. Już zostają zniszczeni. No, przynajmniej jeszcze ich nie zbombardowali. Dobra, jak tam w Chinach? Chiang Kai-shek nadal nie został uwięziony. To znaczy, że nie, chyba jeszcze nie miał wojny z Wietnamem. No, jak będzie mieć wojnę z Wietnamem, to wtedy pewnie słabo pójdzie. Okej. Co? Co znowu jest? Już teraz przyjeżdżaliście. To nie rozstrzelam takiego. Nie. Okej. Okay. Ale nie, śpiewajcie. Copyright claimy wchodzą. Jej, copyright claim. Jej. Dlaczego? Wait a second. Wy byliście tutaj, ale już nie jesteście? Czy oni zrobili White Peace, a po czym znowu ich zaatakowali? O, Polskę. I ona jest większa niż jak ja grałem. To jest smutne. O, zdesantowali się tutaj. Okej. Okay. Teraz musimy zrobić jak najszybciej to. Więc... No niestety, ale to trochę nam zajmie. Z kim pierwszą wojnę byśmy? Fajnie byłoby przeciwko tym zrobić. Ale chyba nie będziemy mieli zbytnio miejsca na to. Możemy spróbować przeciwko Rumunii zrobić, chociaż Rumunowie to wygrali tą wojnę. No jest coś takiego, że mają tutaj rzekę. Więc przez rzekę to po prostu będzie okropnie atakować. Mieli wojnę domową, ale zgaduję, że się podbudują. Jak to wygląda? No już trochę mamy zapasów. No tak. Staniemy na Banat. Chora. Ile to jest? 500 tysięcy. Kilka claimów dostaniemy. No co? W sumie na mniej znaczące rzeczy jest to, co... Nie widzę tego miejsca, gdzie... Ej, nie ma tego miejsca.
A, zgaduję, że to jest taka totalnie jedna prowincja. Tak. Okej. Dobra, no to spróbujmy coś porobić. No, trochę się na nas wkurzali, widzę. Czy my tutaj... Myślałem, że tutaj mamy przejść, ale nie. Wydaje mi się, że to jest błąd bardziej graficzny. A! Więc oczywiście, że będziemy teraz próbowali zrobić wielką rzeszę. Donau Schwaben. Nie wiem, danubijską. Naddunajską. O, tak po polsku jest. I jak tam Niemcy znowu się wam desantują? Tak, znowu wam się desantują. O, ale teraz dołączyli. Dołączyli ci Duńczycy. Okej. Czy wy wiecie o tym? Nie wygląda na to. Tutaj chyba nikt nie jest żadnej frakcji. W skrócie to my po prostu chcemy zobaczyć, co to będzie. Okej, kolejny z White Peace robili. Tak, teraz tutaj z Niemcami. Okej, udało nam się. W skrócie my zaatakujemy tych. Dobra. Trzymajcie ich. I spróbujemy krążyć was. To się nie udało. Okej, nie udało się tutaj okrążyć. Będziemy musieli spróbować to w inny sposób zrobić. Okej, wygląda na to, że nie wszystkie nasze dywizje są na tyle dobre. Oraz, nie powiem, ich jest dosyć sporo. A przynajmniej widzę zielone. Jeżeli widzę zielone, to znaczy, że nie w tej wojnie jesteśmy przegrani. Nie możemy to zjednoczyć, tylko co musimy mieć? All owned state is claimed by, is controlled by. Aha. Gdybym jeszcze wiedział, co to dokładnie znaczy. Póki co zrobię to. Jak tam karabiny możemy już ulepszyć? Możemy. Zaraz, spróbujmy to. Póki co nasze zielone zamieniło się w czerwone w jednej chwili. My, no, na nasze nieszczęście to my nic nie możemy robić. Wiecie, to jest 80. My mamy jakiegoś gorsza od tego i dlatego nam się tak robiło. Okej. Weźmy to. Okej, udało nam się przebić. I spróbujmy jak najszybciej tutaj okrążyć. Okej. Dobra, przyjmujemy od tyłu ich tereny. Przyjmijmy jeszcze Belgrad i jak to się stanie, to powinniśmy być w miarę dobrym miejscu. Okej, przyjęliśmy. No nie, wypchnęli nas stamtąd. Okej, jak to wygląda teraz nasze ataki? Nasze ataki wyglądają dobrze, ale ich dywizje w ogóle się wycofują stamtąd. Okej, nie podoba mi się to, że czasami wychodzą z tych prowincji, a jak my tam przychodzimy, to oni się przemieszczają. Okej, stolicy już prawie byliśmy. Dobra, jesteśmy blisko tego. Okej,
Okej, widzę, że planu nie mamy. Dobra, dawajcie ten plan. To myślę, że musimy całą Serbię podbić. Jaka zniewaga dla nas. No, ale wygląda na to, że jesteśmy blisko. Trochę słabo, że nasze dywizje atakują akurat tych, których zbytnio nie powinni. Wykorzystamy ten plan, co? Wy nic nie robicie. Zaatakujcie tą prowincję. Pozbędziemy się wszystkich. Okej. No i teraz tylko formalność. No już nie mamy zbyt manpowera. Trochę słabo. Okej. Na 8. Tutaj jest... Tutaj mamy claimy. Tutaj nie mamy claimu. Możemy popytować. Nie można. No to bierzemy to. Boom. Czy jest jakiś puppet? Village the borders. Grand Theft Auto. Okej. Belgrad. Aha, czyli musimy w sumie zdobyć wszystko dookoła, tylko że nie możemy wyzwalać tych gości. Czy możemy? Nie widzę przycisku, żeby wyzwalać. No. Okej, czyli że nie możemy wyzwalać. Trochę słabo. Okej, no to myślę, że kolejnych, których zaatakujemy, możliwe, że to będzie tą właśnie prowadzi. Pytanie jest, jak bardzo jesteśmy gotowi na tą wojnę. No nie wiem. Manpoweru to prawie nie mamy. Straciliśmy trochę na wojnie. Jeżeli chodzi o sprzęt, to wydaje mi się, że możemy trochę przewyższać ich, ale Ronaldo nie jest nic. No, mamy duże braki. Dobra, zobaczymy, co będzie w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, no to cześć.